Malusia! Kasia, kochana, co słychać? No leżę w szpitalu, w takim domu opieki, jestem. Ty wiesz, że ja już przyjeżdżam za 10 dni do ciebie? Dobrze, kochanie, dobrze. Kasia, kochana, proszę cię, nie płacz, moja kochana. No nie, już nie, nie będę, płacz. Nie. Nie wolno płakać. Nie. Trzeba powiedzieć, podziękować za to, co mamy. No to dziękuję Bogu, co chwilę wieczór się modlę. Trzeba się śmiać, śmiać, żeby cały świat się śmiał do ciebie i ty, żeby się śmiała do świata. Dobrze, dobrze, skarbie. בואו, אנחנו נכנסים. בואו, בבקשה, בואו, כנסו, 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 תתקדמו, כי אנחנו רוצים להראות לכם פה משהו. לושה קאושנר, a Jewish from Lodz, was protected by 60 years old Kashmira Novak from the town of Oświęcim, היא מהעיירה Oświęcim, just after the camp's liberation. יופי, תודה רבה לכם, מתוקים. Cieszy się pani Kasia z tego telefonu? Pewno, że tak. Bardzo, że ją słyszała. To ona zawsze pełna nadziei, uśmiechu, takiego życia w niej. Nie tak jak ja, na byle co płaczę i już się rozkleję, już mi się wszystko wspomni. A ona nie, ona ma dobry charakter. Przyjechaliśmy, wjechaliśmy tutaj i zaczęli narzucać z tego pociągu tak jak jakieś konie albo jakieś na rampę i chyba mieliśmy, ja miałam jakiś, nie wiem jak to nawet nazywać, czy to jakiś cud, czy co, bo oni myśleli, że my przeszliśmy selekcję w bliżynie, w tym obozie pracy i nie zrobili nam tutaj selekcji. Także zamiast, tak jak wzięli wszystkie małe dzieci do krematorium, to nam dali iść na życie. Bo tu było zarządzenie władz niemieckich od 14 lat do pracy. Przydzielili mnie do IG Farben. Tylko, że tam była taka ślązaczka taka, ta się mściła na nas. Ona oskarżyła o to, że ja ten Auschwitz nie zgubiłam, tylko że ona widziała na oczy, jak ja dawałam jednemu więźniowi, bo tam pełno więźniów pracowało. Esman mnie zawiózł na Brzezinkę, na 15 blok. I pamiętam, jak mi trzymali rękę i wtedy po Lusi zostałam numer A. 1-5-5-1-5. Byłam w obozie, no i Krysia przyleciała i mówi, już koniec wojny będzie. Patrzymy się i mówi, teraz, bo już poszedł któryś transport na nogach pieszo. Mówi, że no zostali chorzy tacy na tych izbach Krankstube. No i my, co zostali w tym 15 baraku tylko. I Krysia mówi, no już będzie koniec, mówi, wiesz, teraz tylko siedź po cichu, jak coś, to się schowy, gdzie będziesz mogła. No i tak mnie, tak mnie pouczała, co mam robić, jak będzie już taki koniec. Janeczka, moja kuzynka, zachorowała i Niemcy zaraz poczuli, że ona chora i wzięli ją do krematorium. Ciocia nie mogła zostać w bloku, leciała za nią. Przypomniała sobie, że zostawia mnie. Chciała wrócić do mnie, ale już nie mogła. To ciocia, Sala i Janeczka zostali w krematorium spaleni i ja zostałam. Były takie dobre kobiety, co trochę pilnowali na mnie. A jak wyglądała Lusia? Jak ją pani zobaczyła? To taka blondyneczka o niebieskich oczach. I ona się przez to uratowała też. Ja by była do Żydówki podobna, to nie wiadomo, co by było. Tam nie było ani jednego dziecka im takie ciemne z włosami, tylko wszystko blondyni o niebieskich oczach. Mieli być na eksperymenty dla Mengele, a resztę miało być do Niemiec, do
domów dziecka i pewno zniemczone albo coś, no bo tylko takie dzieci wybierali. Tutaj, ja pamiętam, że byłam schowana, że mnie przykrywali z takim kocem bardzo nieprzyjemnym, jak oni wchodzili do bloku. No i potem zabrałam się z Krysią, wzięłam ją i jeszcze Luśkę wzięłam ze sobą, bo blokowa tak prosiła, a ona stała i tak patrzyło to dziecko na mnie, 6 lat miało i tak patrzyła na mnie i mówi tak, a ja mówię, a czy pójdzie ze mną? A ona tak patrzyła i przyszła i podaje mi rękę, że ona chce iść ze mną. I poszliśmy to 2,5 kilometra stąd do Święcimia, poszliśmy do jej domu właśnie. Ona bardzo chciała siostrzyczkę. I mamusia jej nie była na początku tak zadowolona, bo ja wiem, oni mieli wtedy jeszcze problemy z jedzeniem i oni może się bali, że dzieci są chore, ale Kasia powiedziała, nie, to jest moja siostrzyczka, ona będzie spać ze mną, ona będzie jadła ze mną, ja się modliłam razem z nią. Ja mówię, czemu mama nie dajesz i tak nam dajesz mleko pełne i tamtego. Ona nie może, ona się musi pomału przyzwyczaić żołądek, bo dostanie skręt kiszek. Mama dbała o nią moja. Myśmy się wszyscy tak do niej przywiązali. Braciszek Kazi, Romek, ona, mamusia jej pracowała w Czerwonym Krzyżu. I Kazia nieraz chodziła razem z nią pomagać jej. I Romek został ze mną, ona prosiła go, pilnuj Lusię, co zrobię z nią, daj jej coś rysować, powiedz jej, opowiada jej coś. To on mi powiedział, narysuj mi drzewo. Ja nawet nie wiedziałam, co on mówi do mnie. Narysuj mi domek albo jakąś lalkę. Ja w ogóle nie wiedziałam, o czym on mówi. Nie miałam pojęcia. I właśnie jak ona przyszła z powrotem, znów ona nie zrozumiała, znów ona nic nie wie. To jest właśnie czas, co chyba nie tak wróci. Mhm. Ona widziała, jak ja się wieczór modlę, to się pyta, co ty robisz, a ja mówię, no modlę się, żebym przeżyła. Dziękuję Bogu za to dzień szczęśliwy i tego, a jak ja się będę modlić, to moja mama się znajdzie. Mądre dziecko, bo ja wie, znajdzie się. To się klękała koło mnie i powtarzała. To mów, Kasia, głośno, ja będę powtarzać za to. Bo ja z mamusią nie byłam 3 lata. I mamusia cały czas miała to poczucie, że ja jestem, że ja żyję, że ona mnie znajdzie. A jak długo Lusia była w domu? U nas? No czekaj, jak w 45 w styczniu się skończyło, to styczeń, luty, marzec, gdzieś kwiecień matka ją znalazła. Kwiecień, maj, te miesiące to musiały być, bo było ciepło. Mamusia chodziła od domu do domu, od domu do domu. Już ludzie zaczęli chodzić za nią, póki przyszła do tego domu, gdzie ja byłam u Kazi. Było bardzo, bardzo wzruszone. Mamusia prawie, jak się to mówi, ona nie zemdlała, ale bardzo się tak i zaczęła mnie, całowała mnie, prosiła, żebym się nie bała i pytała mi się, czy ja ją pamiętam. I powiedziałam tak, ja cię pamiętam, ja pamiętam tą bluzkę, co ty nosisz. To była zielona bluzka i miała białe guziki perłowe. Ja pamiętałam jeszcze tą bluzkę, jak miałam 3 lata, 3,5 roku, że mamusia miała taką bluzkę. Ona nie chciała jechać z tą matką. Uczepiła się jej, no, że jak Kasia pojedzie, to ona też. Mama mnie nie chciała dać, bardzo puściło, miałam 16 lat. Mówi, dziecko, jak ty wrócisz z powrotem? Zostaliśmy jakieś 2 dni z Kazią i potem wzięliśmy Kazię do nas, do Łodzi, na jakieś 2 tygodnie. A ja mnie witali, tak mnie całowali, ale mnie wstyd było, bo się, tak się ze mną obchodzili jak z jajkiem. Co mogli, to a może ci Kazia to, a może ci to, a ja mnie nie, ja wszystko mam tu u was, tak dobrze mówię. Mamusia nie mogła zostać w Polsce, było jej bardzo, bardzo smutne.
ona postanowiła, że my pojedziemy do Izraela. To wtedy pojechaliśmy do takiego obozu w Niemczech, Bergen-Belsen. Tam już się uczyłam pierwszą klasę hebrajską. I w 1947 roku przyjechaliśmy do Izraela na nową wojnę. Ciekawe, jak wygląda, ale ona się tam nie postarzała bardzo. Ja mam 82, to ona ma... Ile ona ma? Jak ona jest? Ja 6 lat, a ja miałam 16. 72? No. 51 lat ja nie mówiłam. W 95 roku zaczęłam mówić. Moja mamusia, ona opowiadała wszystkim. Moim dzieciom też. Moim wnukom, ja już powiedziałam, ale ona opowiadała moim dzieciom, bo ja nie mogłam otworzyć usta i żeby mówić o tym. Było bardzo ciężko, ale 15 lat coś mi się stało chyba i postanowiłam, że trzeba coś zrobić. I wtedy pojechałam pierwszy raz do Polski. I myślałam, że spotkam Kazię i wtedy mi powiedzieli, że Kazia umarła. To jest ja i ona. To jest Lusia, nie? To pierwsze w Łodzi nam zrobił taki znajomy fotograf. Mhm. I takiego loka robiłam na głowie. Aha. To Lusia ile ty miała lat? No 6. Aha. A ja 16. To jest jej mama. To Lusia to jest chyba, nie? Ona była, no nie mogę teraz się zorientować. Pojechałam z powrotem do Izraela. Bardzo smutne, że nie znalazłam mojej Kazi. I po jakimś, ja wiem, może 3 tygodni przyszedł list od Kazi. Spotkali ją, mi się zdaje, albo w autobusie, albo gdzieś na ulicy i powiedzieli, pani Kazio, szukają panią. Byli tutaj z muzeonu, byli... I wtedy właśnie ona napisała do mnie list i powiedziała, ja jestem, ja żyję. I to było... Myślę, że zdawało, że cały świat upada na mnie. Ale ona jeździ po tych kąpielach, uzdrowiskach. Mówi mi, tu byłam, tam byłam, mówi, jak mi dzwoni, wiesz, mówi, cieszę się tym, co mam, życiem, mówi. A podchodzi bardzo dobrze do życia. A ja to zaraz ryczę, jak rozmarzę się i zaraz mi się wszystko wspomina. I... No, to niedługo przyjedzie, wleje troszkę radości, no. Nie? No. A dobrze, że przyjedzie, do widzieć, jak wygląda. I wtedy zaczęłam jechać już z grupą dzieci i każdy raz, jak przyjechałam do Auschwitzu, to Kazia przyszła i była z dziećmi. I to był jakiś cud dla dzieci, bo oni widzieli kogoś, survivor i ktoś, co pomógł. Kto wie, gdyby Kazia mnie nie wzięła, dokąd ja bym przyjechała, dokąd ja bym poszła. Może ktoś by mnie wziął bardzo daleko. Jakaś grupa chyba, nie? No. To jakaś grupa razem, co byli, to wszyscy. Jak z nią przyjechać, to każdy chciał koło mnie. Kazia, Kazia, Kazia. Wszyscy nawet chcieli pojedyncze. Ona mówi, o, nie ma czasu dzieci na to, kochane. Ona z taką młodzieżą jeździ. Po 16, po 17 lat miały.
Tak, ale to takie serdeczne, tak człowiekiem się czule, witali, żegnali. Każdy chciał, dejcie spokój, bo już ona jest zmęczona, bo już mam czasem zmęczona. Onych było ze 30, a każda, jeszcze też chciałem się powiedzieć, ja też jeszcze. No. Jest taka kawiarnia, tam dzieci siedzieli na podłodze, ja z nią siedziałam i zdjęcia, i filmowali, i pytali. Różne pytania takie, co dzieci się pytają. Jak to było? Dlaczego to zrobiłaś? Czy wiedziałaś, żeby ona właśnie jest Żydówka, czy nie Żydówka? Różne pytania, co dzieci chcą wiedzieć. To było tak jak jakieś światło, bo to było właśnie, że Kazia, ona co mnie wzięła i ja, co zostałam po wojnie. Pani Kaziu, pyszna kawka plus ciasteczko. Dobrze, dziękuję. Ulubione z malinami. Proszę bardzo. No. Zmęczyła się Pani troszkę, co? A, tam zmęczyła. Nic nie robię i będę się męczyć. Przywiozłam jej tym razem różańce właśnie. Ona to daje tym sióstr. Ona jest taka zadowolona z tym. Ona czuje, że ona coś... One tyle dają jej i ona może coś im oddać z powrotem. Ona jest dobra kobieta, wspaniała. Tym razem jej przyniosłam jeszcze różne takie, u nas się sprzedaje takie magnety, co się kładzie na frigider, wiesz? Możesz to... Magnet, wiesz co to jest magnet? Na lodówkę. Na lodówkę albo na każde miejsce. Też właśnie te Jezusyki i różne wasze symbole. I różne takie bransoletki i przywiozłam, niech będzie szczęśliwa. Już nic nie potrzebuje, nic nie potrzebuje. Ona tak nie lubi wykorzystać. Ona jest taka prawdziwa. I zawsze się ją pytają, powiedz mi, ty wiesz, że wzięłaś Lusię i Lusia była żydowskie dziecko? To on mówi, co ja szukałam. Ja patrzałam, czy to jest żydowskie, czy polskie, czy rosyjskie, czy jakieś. Ja chciałam siostrzyczkę. To mi nie zależało, czy ona jest Żydówka, czy nie Żydówka. Chciałam to dziecko. Wspaniała, wspaniała. Nie płakać, nie płakać, nie płakać, nie płakać, nie płakać, nie płakać. No pójdę z tamtej strony, będę mogła lepiej cię całować. I nie płakać. Ja się cieszę, żeś przyjechała. Tutaj mamy dziewczynkę, ona się nazywa Noa. Boj Noa, boj mamika, boj, bo ja nie chcę lachekrut. To jest dziewczynka, ona się nazywa Noa i ona przyszła specjalnie usłyszeć o ciebie kilka słów z od Kazia. Szerajnota, ba, batmuna szama. Mamy tutaj nasz dyrektor szkoły przyszedł. Jeszcze jeden ojciec dziecka. Wszyscy przychodzą cię zobaczyć, żeby cię było. Nie, czy żyjesz? Jak wyglądasz? Jak się czujesz? Że się śmiejesz? Że wszystko na razie jest nie gorzej. Nie jest gorzej. Na te 82 lata. 82 lata, no co można zrobić? Można iść rewers, jak się to mówi, z powrotem? Nie można. A co to za dziewczynka? To jest dziewczynka z 8 klasy gimnazjum. I ona bardzo chciała przyjść cię zobaczyć. I może usłyszeć, ona by chciała cię się zapytać jakieś 2-3. Można, prawda? Pewno, że można. A nie można trocali szolu, to nie ma. Może nie będę płakać przynajmniej. Nie, pewnie, że nie. Nie wolno płakać. Powinnam, prawda? Nie, nie trzeba płakać, nie trzeba. Ja się cały czas śmieję, dobrze mi, niedobrze mi, zawsze się śmieję. Ale to nie, ja się nie płaczę z tego, tylko z tej uciechy. Ona chce wiedzieć, dlaczego akurat wybrałaś mnie.
boś ty stała koło mnie i tak patrzyłaś na mnie i dałaś mi rączkę. Ja mówię, a pójdziesz ze mną, a ty mówisz tak, tak i tak, że się mi trzymała kurczowo. I Blokowa mówi, wejrzę ją pani, bo co my z nimi zrobimy, z tymi dzieciami. היא אומרת שעמדתי מאוד קרוב אליה וממש התרגשתי לראות אותה והיא שאלה אותי אם אני אלך איתה וזאת שהייתה שמה בבלוק האחראית אמרה קחי אותה כי זה ילדים בודדים שנשארו לנו והיא מאוד שמחה לקחת אותי איתה. Mama, moja ręce załamane boskie, Boże, żeby ona na mnie chorowała. No się tym martwiła, żebyś nie chorowała. Ima szela, kol hazman rak daga, szani lo achle. Szani je bryja kol hazman, i daga lechach, że haja takcif szel ochel, wi pachada, że od pejachat megija habajta. Ona tylko było bardzo mało jedzenia wtedy. Tak. Ale ty powiedziałaś, to co ja będę jeść, to będzie Lusia jeść. To, gdzie ja będę ale spać, mam, to ty tak, będziesz spać. Tak. Wszystko będzie razem ze mną. No. I mieliśmy krzyżyki i poszliśmy do kościoła, do kościoła. I naszego. I a widziała, że ja się modlę, to ona mówi, jak ja się będę modlić, to moja mama przyjdzie po mnie. A ja mówię, przyjdzie po ciebie, modli się, to co mam robić? No tak się nauczyła żegnać. Masze jej mesaperet, że baknesia hi hajta mitpalelet. Wani hajti kol pam szoelet ota, tagidi ima niet palel, a ima szeli tarsor elaj? אז היא הייתה אומרת לי, כן, תתפלל לי ואמא תחזור אלייך. ובאמת זה קרה, כן. Аж ксёнц пришёл и погласкал тебе так по голове, и мой, видишь, бо я тебе припроводил твою маму, мой. כן, אז היא אומרת שהכומר ניגש אליי, ליטף לי ככה את הראש, ואמר, האמא שלך תחזור אלייך. Такие то были часы тогда. Moja kochana. Moje skarby przyjechały. Haucar szeli higia, jemeret. I dla ciebie przywiozłam różance. Dobrze, kochana, no dobrze. No pewnie, jak? Bo chciałam, bo koleżanki... Ani mer szela, byś wila hewety clawim, mi kewan, że hi skuka, hi roca otam kol hazman. Przyniosłam ci bardzo ładne, bardzo ładne różance. Oj, ja nie korlowa, szum do warki, ani bocha. Różance różne, takie ładne. Pojechałam specjalnie do Jafo. Wiesz, pamiętasz Jafo, gdzie jest ten stare miasto Tel Awiwu? No, no, no. Pojechałam, żeby ci przywieźć te specjalne różance. Takie ładne już przywiozła. Tak, przywiozłam różne. Mają no. Wspaniały zapach. No one pachną. I będziesz mogła tutaj to dać siostrom, siostry, jak się to mówi? Siostrom. To jest Matka Boska, jaka Matka ładna, patrz. I to może tak stać u ciebie na, no, tu na szafce. Może to stać tak na szafce? No, tak. Może, może. Ładnie? Tak, tak, dziękuję ci z całego serca. Ty o mnie pamiętasz jednak. Ani modala chrza zocheret o ty im kol hadwarim hatowim haile. Pewnie, że cię pamiętam. Ja cię mogę zapomnąć? No. Nigdy. Nigdy nie mogę cię zapomnąć. Jak nie ty, to kto wie, gdzie bym była? A, no nie mów, tak, taki los cię czekał, nie dobra. Al tagidi et ze, że lo ani zo, że azarti lach lisrod. Kanire, że za ja goral, że lach wada i cecha lisrod. Ale nie wiem, gdzie bym była. No. Ty mnie wzięłaś tak blisko. No i tak blisko. No. 2,5 kilometra, gdybym pojechała, ja wiem, gdzie ktoś by mnie wziął do Rosji albo do gdzieś, nie mam pojęcia, no gdzie tak, mama tak by musiała. No. To każdy rok, każdy dzień, każdą godzinę, co się żyje i się czuje się nie najlepiej, ale dobrze, trzeba dziękować. Tak mi kiedyś powiedziałaś. Tam dyszam. זה עבר, בסדר? זה נגמר לתמיד אולי חמודה מאגר ש...
Kasia była dla mnie aniołkiem, ja dzisiaj byłam u niej, odwiedzić ją, to już jest trzeci raz w tym roku. 51 lat nie mówiłam z nią, nie byłam z nią, ale teraz się staram kilka razy do roku ją zobaczyć. Bardzo mi smutno, że ona jest teraz w takim stanie, że nie może się nawet ruszyć, ale ona ładnie wygląda i ona, głowa pracuje dobrze i ona się zawsze cieszy ze mną. I tylko proszę właśnie wszystkich zobaczyć to, co się nam stało, jaka ona była dobra dla mnie i to, co ja przeżyłam, nie zapomnąć, opowiadać to dalej i dalej i dalej. Nie wolno, żeby taka rzecz, żeby taka wojna jeszcze raz wróciła i zrobiła to, co zrobiła. Większość oświęcimskich Żydów zginęła w gettach i obozach koncentracyjnych. Miejscowych Polaków czekały wywózki na roboty przymusowe, obozy koncentracyjne, tułaczka. Ci, którzy pozostali poddawani, byli wszechobecnemu terrorowi, a mimo to nie byli biernymi świadkami tragedii. Bezinteresownie angażowali się w pomoc dla więźniów KL Auschwitz, narażając własne życie. Za udzielanie pomocy więźniom prawie 180 osób aresztowano. Z tego ponad 60 zginęło w Auschwitz lub innych obozach koncentracyjnych. Ben atlou